Regionalne Święto Ziół organizowane jest przez Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku już od 2011 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. To wydarzenie pełne barw oraz aromatów. Jubileuszowa 10. edycja święta ma na celu promowanie zastosowania ziół w różnych dziedzinach życia. W kuchni, ale i medycynie czy kosmetologii. Impreza nawiązuje także do polskiej tradycji ludowej i kościelnej. Nasza impreza organizowana jest nieprzypadkowo w dniu 15 sierpnia. W religii katolickiej jest to święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a w kulturze ludowej od dawna zwane Świętem Matki Boskiej Zielnej. Tradycją tego właśnie dnia jest święcenie bukietów, wianków z zebranych z pól zbóż, z ogrodów, kwiatów i ziół i święcenie ich w kościele. Ten dzisiejszy dzień jeszcze bardziej pokazuje, że Warmia i Mazury, nasz region jest tak bogaty, tak różnorodny i właśnie ten dzisiejszy dzień uświadamia nas o zastosowaniu również ziół. Regionalne Święto Ziół w Olsztynku to kiermasze z produktami zielarskimi, kulinariami czy rękodziełem. Wydarzenie umiliły także występy ludowych kapel. Nie zabrakło warsztatów i pokazów. Można było poznać tajniki tkactwa, kowalstwa, plecienia wianków, a także tworzenia bączków i malowania na szkle. Będziemy robić zabawki tradycyjne, drewniane bączki, czyli za pomocą narzędzi, które kiedyś były używane, tak jak piły, ściski, wiertarki ręczne. Regionalne Święto Ziół to również okazja do promowania zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia. Ścieżkę sensoryczną oraz stragan ze zdrową żywnością i ziołami przygotowało Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych. Nasza idea jest taka, żeby przede wszystkim żyć w zgodzie z naturą, czerpać z tej natury maksymalnie, czyli to, co nam ta ziemia daje, dosłownie, przez kontakt właśnie bosą stopą, ponieważ energia ziemi neutralizuje nam wszystkie ładunki dodatnie, te negatywne, którymi jesteśmy napromieniowani, czyli nasza bateria organizmu, którą jest każdy z nas, zostaje zrównoważona. Dzięki temu stajemy się zdrowsi. W tegorocznej edycji wydarzenia wzięło udział blisko 120 wystawców. Dzięki temu podczas Regionalnego Święta Ziół każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a przede wszystkim poznać kulturę ludową Warmii i Mazur i niezwykłe zastosowania ziół. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv